witam. Dzisiaj zaczynam nową serię dotyczącą kursu na prawo jazdy kategorii A na motocykl. Kurs będę robił w Dreźnie, bądź w okolicach Drezna, w miejscowości Bajsy. Jest to tak jakby dzielnica Drezna, ale nie do końca. Kurs już zacząłem. Teorię już zrobiłem, ale zacznijmy od początku. Kurs na motocykl postanowiłem zrobić już 10 lat temu. I zacząłem ten kurs robić w Polsce, w Szczecinie. Wyjeździłem część godzin. No i że czułem się niepewnie, poszedłem do instruktora i zapytałem: może pojedźmy gdzieś, gdzie ja się nauczę brać zakręty z prędkością 50 km na godzinę, bo czuję się niepewnie i chciałbym się tego nauczyć. A instruktor odpowiedział mi: ty nie jesteś tu po to, żeby się nauczyć jeździć. Ty jesteś tu po to, żebym ja nauczył cię, jak zdać egzamin. No i po tych słowach praktycznie na 10 lat odwiesiłem prawo jazdy na kołek. W zeszłym roku jesienią postanowiłem rozpocząć ponownie kurs. No i poszukiwałem szkoły. W mojej okolicy są dwie szkoły. Jedna bardzo blisko mnie i ona by mi odpowiadała. Ale po kilku rozmowach i wizycie w tej szkole zrezygnowałem z niej. A druga szkoła zraziła mnie tak do siebie, że po 3 sekundach dosłownie wyszedłem do niej, z niej, bo po pierwsze było niemiło, a po drugie ty chcesz i tego typu słowa. Poszukałem więc dalej i znalazłem szkołę w Weissig. Będzie mnie uczył Uwe Schumacher. Miałem do tej pory teorię i jestem bardzo zadowolony. Bardzo kompetentny człowiek. Odpowiada na pytania i bardzo mi odpowiada jego podejście. Powiedział: będziemy tak długo się uczyć, aż się nauczymy. I nie to, że ja chcę od ciebie wyciągnąć pieniądze. Ty masz podejść do egzaminu i zdać za pierwszym razem. Mój instruktor Mercedesem klasy A. No więc przystąpmy do konkretów. Kurs w Niemczech nie ma ustalonej stawki. Teoria u mnie kosztuje 200 euro. Jako że posiadam już prawo jazdy kategorii B, C i E, to nie muszę odsiedzieć na całej teorii. Odsiedziałem bodajże 4 spotkania po 4 godziny plus jedno spotkanie 4-godzinne dotyczące już tylko techniki jazdy motocyklem i konkretnych zagadnień dotyczących motocykla. Po zakończeniu tej teorii mogę już przystąpić do egzaminu państwowego, ale potrzebuję jeszcze parę rzeczy. Potrzebuję kurs pierwszej pomocy, który u mnie nie będzie. No i gdy będę już wszystko miał, to muszę złożyć podanie o egzamin wewnętrzny. Ja wiem, że to takie dziwne, ale podanie trzeba złożyć, zdać ten egzamin, potem dostanę wszystkie dokumenty ze szkoły, jadę z tym do urzędu, składam podanie.